Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 27 już lekcji kursu programowania w języku Java. Dziś przyszła pora, aby w końcu powiedzieć coś sobie na temat interfejsów, które już swoją siłą rzeczy używaliśmy kilka razy w poprzednich odcinkach, mówiłem troszeczkę o nich, no ale czas w końcu je zaimplementować i napisać w końcu swój pierwszy interfejs i... Przekonać się o tym, że nie jest to wcale takie skomplikowane, na jakie może wyglądać, jednak zanim przejdziemy do interfejsu, muszę zbudować jakąkolwiek tutaj klasę, jakąkolwiek hierarchię dziedziczeń. Pojazd, dobra, wrócę do tego mniej więcej, co robiłem z pojazdem, później samochodem i tak dalej. Spróbuję sobie to mniej więcej to odtworzyć, aby chociaż po jednej zmiennej tutaj posiadać jakiś domyślny konstruktor. Z jednym argumentem również nazwa pojazdu typu string. I to, co tutaj robimy, to oczywiście this nazwa, aby pobrać to od konstruktora. Nazwa, średnik i jakiś samochód, który będzie po tym dziedziczył. Podobną hierarchię już raz mieliśmy. Samochód, od razu dodaję słówko. Extends, czyli rozszerza klasę pojazd. Musimy dodać taki konstruktor, który spełnia tamte wymagania, czyli ALT-ENTER. Konstruktor utworzy się domyślnie, wywoła ten z klasy pojazd. Jednak ja ten konstruktor tu jeszcze troszkę przeciążę, ponieważ oprócz nazwy samochodu będę chciał przechowywać na przykład jeszcze int ilość Q. Niech tak będzie. I również taką zmienną bym tutaj potrzebował sobie stworzyć jak int ilość q, aby móc to przypisać w tym miejscu, czyli this ilość q to się równa ilość q. Bardzo ważne jest to, aby robić to w takiej kolejności, że najpierw wywołujemy konstruktor jak gdyby z rodzica, ten przed, a nie w takiej kolejności. W takiej kolejności jest to niedopuszczalne, Zpierw musimy skonstruować. Jak gdyby pojazd, wywołać konstruktor dla pojazd, coś robi oczywiście sukę kluczowym super, od razu po tym nawiasy, aby wybrać konstruktor, który chcemy wywołać, jeżeli jest kilka, a nie jeden. Następnie możemy dopiero umieszczać swoje linijki, niezwiązane z konstruktorem bazowym, jak gdyby. Czyli najpierw idzie ten konstruktor bazowy, w taki sposób w tej kolejności to nam nie zadziała. Dobra, ale o interfejsach rzecz dzisiaj miała być. Bo to już do tej pory praktycznie robiliśmy, no ale ja sobie tak przewrotnie jeszcze dodam jedną klasę. Nadal to nie jest interfejs, a jeszcze dodam jedną klasę, ponieważ nagle stwierdzam, że mój samochód musiałby się jakoś poruszać. Bo jest to troszkę jak gdyby pojazd autonomiczny, tak, zdolny do poruszania się, więc stworzymy sobie klasę poruszanie jeszcze jedną która w tym przypadku posiadałaby przede wszystkim metody, właściwie głównie same metody, jak na przykład void i jedź do przodu, coś takiego, nawiasy okrągłe no, i chciałbym, aby to była metoda typu abstrakt, powiedzmy. Żebym domyślnie nie, nie definiował żadnego stylu poruszania się, jednak aby robić to później. Czyli byłaby to klas, metoda abstrakcyjna, co wymusza na mnie to, aby cała klasa również była abstrakcyjna. Może jak jeźdź, jedź do przodu, też, jeszcze niech będzie y, skręcaj. Dobra, mamy jedź do przodu i skręcaj. Dwie, dwie metody, obydwie abstrakcyjne w klasie poruszania. No, tylko czy był sens zrobić to w taki sposób, czy do czegoś mi się to przyda, czy ja z tego skorzystam. No teraz, wracając do klasy samochód, z powrotem do klasy samochód, a na dziedziczy już po klasie pojazd. I zgodnie z tym, co Wam mówiłem, dziedziczyć zawsze możemy tylko po jednej klasie nadrzędnej. Więc kiedy tutaj tylko będę chciał sobie dodać po przecinku na przykład klasę poruszania, aby również potem liczyła. Jest to niemożliwe. No i oczywiście komunikat przez środowisko Intelligence jest adekwatny, informuje nas o tym, że klasa nie może rozszerzać wielu innych klas, tak? Klasa nie może rozszerzać kilku klas, może rozszerzać tylko jedną. O no to ja zostanę przy tym moim pojazd, no bo pojazd jest moim bazowym obiektem do liczenia przez samochód, no a z tym poruszaniem musiałbym coś zrobić. Ponieważ poruszać się będą mogły różne inne obiekty, nie tylko pojazdy, gdy coś w przyszłości się skonstruuje innego niż pojazd, również mogłoby posiadać chęć jak gdyby posiadania metod poruszania, to co znajduje się w klasie poruszanie, no ale nie mogę... Dziedziczyć po więcej niż po jednej klasie. No i tutaj z pomocą przyszły właśnie interfejsy, jak gdyby rozwiązanie tego problemu, że jak możemy dziedziczyć tylko po jednej klasie, no a co z innymi metodami, jakimiś i tak dalej, które chciałbym, aby moja klasa spełniała. No tutaj przychodzi z pomocą narzędzie interfejsu i oczywiście nie będzie to już klasa. Skoro mówimy o interfejsie, nie mówimy już jak gdyby o wystąpieniu innej klasy. Tylko o interfejsie więc słówko klas musimy zamienić tak naprawdę na słówko interfejs teraz słówko abstrakty nie jest tutaj potrzebne może, być, może tutaj zostać jednak jest wyszerzone bez to słówko redundantne interfejs sam z siebie bazowo już jest typu abstrakcyjnego. I zawiera wszystkie metody abstrakcyjne, więc wszystkie tutaj te elementy słówka abstrakt mi się wyszarzyły. Są na szaro, bo są redundantne, nie są tutaj potrzebne. Ja mogę je z czystym sercem tutaj usunąć, wszystkie te słówka abstrakt, bo zapamiętujemy jeszcze raz. Interface mówi się często, że jest czysto abstrakcyjny, ponieważ może posiadać metody tylko typu abstrakcyjnego. Co oznaczają metody typu abstrakcyjnego? Nie mogę tutaj wpisać żadnego ciała tej metody. Pomimo, że metoda nie jest teraz oznaczona tym słówkiem z przodu jako abstrakt i teoretycznie... No, nie jest abstrakcyjna, mógłbym coś jej tutaj wpisać. To nie, interfejs wyrzuca mi tutaj błąd, jak gdyby to narzędzie całego tutaj interfejsu. Ponieważ to jest interfejs, to wyrzuca mi tutaj błąd, że interfejs nie może posiadać ciała w metodzie, która jest abstrakcyjna. No właśnie, on mi tutaj już mówi, że, że interfejs posiada metody abstrakcyjne. Mimo, że to słówko kluczowe z przodu nie jest napisane, jak już pokazałem wcześniej ja je usunąłem, ponieważ nie musimy za każdym razem posiadać tego słówka, dodawać tego słówka kluczowego abstrakt, ono dodaje się samo w domyśle, mimo że nie jest tutaj widocznie. No więc w interfejsie możemy przechować tylko metody abstrakcyjne, a co ze zmiennymi, czy możemy takie przechować? Tak możemy, jednak one już z domysłu są. Yy, takie zmienne po pierwsze są statyczne, po drugie są finalne i na przykład string niech na moje, mój string nazywa się nazwa, ale tym razem moduł albo interfejsu nazwa interfejsu mogę sobie przechować jak gdyby taką ogólną y, zmienną w moim interfejsie, ale ona już z góry jest statyczna, co możecie zobaczyć przez to tutaj słówko kluczowe. Je za chwilę usuniemy, bo one znowuż domyślnie już z góry są narzucone przez kompilator i takie są, więc te słówka znowu są wyszarzone. O w interfejsie właśnie trzeba zapamiętać, że możemy przechowywać tylko zmienne, które są typu statycznego i są finalne, czyli można by rzec, że są w wręcz też stałymi. No właśnie, a jeżeli są stałymi, muszą mieć domyślnie też przypisaną jakąś wartość, więc tak tego też nie mogę zostawić jako nieprzypisaną zmienną. Tutaj już coś musi być przypisane do tej zmiennej. Ja tutaj wpiszę po prostu zwykły string poruszanie. No i teraz żadnego błędu nie ma. Słówko static można tutaj usunąć, bo domyślnie taka każda zmienna będzie w interfejsie statyczna. Finalna również będzie domyślnie każda zmienna w interfejsie, więc słówko final również mogę usunąć i mogę pozostawić to jako. String, nazwa interfejsu, mimo że to wygląda jako zwykła, zmienna, przynależna do interfejsu, no to nie do końca tak jest, bo ona jest po pierwsze statyczna, po drugie finalna. No i musi być tutaj już coś przypisane, ale że jest statyczna i, i finalna, to tak naprawdę jedyną za, jak gdyby możliwością, zaletą, co nam teraz ona daje, to jest odwołanie się do interfejsu, poruszanie po nazwie tego. I odwołanie się do takiej na zmiennej jak nazwa interfejsu, no bo ona jest już tutaj widoczna. Jest, mamy pewność, że jest tam przypisana jakaś wartość yy, przez użytkownika. No i taką zmienną tak naprawdę możemy tylko wyświetlić. Poruszanie. Tak naprawdę wszystko, co, co możemy zrobić w takie, z taką zmienną, yy, nawet jej modyfikować nie możemy. No, takie są po prostu, gdyby ograniczenie interfejsu. Nie jest to już klasa, jak możecie zauważyć. Nie jest to pełnoprawna klasa, gdzie dopuszczalne były zmienne, gdzie dopuszczalne były metody, wirtualne i metody, również abstrakcyjne. Tutaj tylko abstrakcja, tylko statycznie i tylko finalnie. To samo ograniczenia interfejsu. No, nie jest to już klasa, więc coś kosztem czegoś. Kosztem tego, że możemy teraz taki interfejs dołączyć bezproblemowo do naszej klasy samochód. No jest koszt tego, że interfejsy są jakby troszkę takie ograniczone, moglibyśmy powiedzieć, tak? W swoim działaniu. Jak zaimplementować w tym momencie interfejs do naszej klasy samochód już rzucił już właśnie specjalnie użyłem tego słówka kluczowego jak, w pytaniu, jak zaimplementować na interfejs. Interfejs trzeba zaimplementować słówkiem kluczowym implement. Dokładnie taj tutaj podpowiada środowisko. Po słówku implement dopiero możemy implementować. Dowoli interfejsy, jakie tylko byśmy chcieli, na przykład poruszanie. I tutaj od razu uwaga, że tych interfejsów możemy implementować dowoli, bo jak już powiedziałem, po to są interfejsy, żeby jak gdyby znieść to ograniczenie klasy, czy możemy dzielić tylko po jednej klasie, jeszcze raz to podkreślam. A interfejsów można zaimplementować, ile tylko byśmy chcieli. Więc na przykład comparable również by tutaj przeszło jakiegoś typu. Mhm. To będzie podkreślało mi oczywiście cały czas błędy. Wy, mo, co niektórzy mogą się już domyślać, z czego te błędy wynikają, jeżeli się już domyślacie, to znaczy, że bardzo dobrze przerobiliście poprzedni odcinek na temat metod abstrakcyjnych. Jeżeli nie, no to już Wam wyjaśnię. Oczywiście, tak, y, to nie jest błędem tutaj, że implementuję wiele interfejsów, bo takie coś jest dopuszczalne, jednak, jak gdyby te interfejsy nie są jeszcze spełnione tutaj y, w tej mojej klasie samochód, co to znaczy nie są spełnione, mm, że Nigdy nie implementujemy tego, co na nas dany interfejs wymusza. Bo jak już mówiliśmy, metody abstrakcyjne wymuszają coś na użytkowniku, na programiście konkretną implementację danych metod, które były oznaczone jako metody abstrakcyjne w przypadku klasy abstrakcyjnej. W przypadku interfejsów one już są z domysłu abstrakcyjnie ozna oznaczone jako abstrakcyjne, czego nie muszę tutaj pisać, mógłbym to tak zostawić, ale nie muszę. Może być albo tak, albo tak, więc oczywiście wymuszę na mnie zaimplementowanie tych wszystkich metod, które są abstrakcyjne, więc może go użyć w IntelliJ skrótu klawiaturowego Alt Enter, aby uzyskać podpowiedzi i jedną z nich jest zaimplementuj metody. Teraz sobie wybieram, które metody chcę zaimplementować. Od razu zostały wybrane obydwa te interfejsy, ponieważ specjalnie dołączyłem jeszcze drugi interfejs Comparable, który używaliśmy do porównywania, aby wam pokazać, że dwa interfejsy na raz również można podłączyć. Więc ja wszystkie te metody mogę sobie tutaj zostawić jako zaznaczone. Aby zaimplementować jednocześnie obydwa te interfejsy. No i mam w tym momencie informację, że nadpisuję metodę jedź do przodu. Domyślnie nic nie robi. Tak możemy to tymczasowo sobie zostawić, bo nie o to tutaj też chodzi, żeby tą metodę tutaj wypełniać. Skręcaj, która też jest pusta, i metodę kompartu, która zwracali ten 0, no bo musi, jest typu integer, tak? Musi coś zwracać. No na razie te metody są puste, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że bez problemu zaimpo, zaimplementowałem od razu dwa różne interfejsy. Jednak ważnym jest to, że interfejs oczywiście trzeba, jak gdyby, spełnić w naszym kodzie, spełnić jego wymagania, tak? A czym są wymagania? No Budową tak naprawdę tego interfejsu, to co w nim się znajduje. Tak naprawdę tyle na temat interfejsów, bo tutaj za dużo więcej nie ma co mówić. No, interfejs jest ograniczony, nigdy nie będzie posiadał ciała tych metod, będzie wyglądał zazwyczaj w taki dość prosty sposób, z jakąś tam skończoną ilością metod, ewentualnie zmienne, które są tylko typu statycznego i finalnego. Możemy takie zmienne sobie wywołać. No, może jeszcze stwórzmy obiekt już na bazie klasy tego samochód, skoro się tyle napisaliśmy. Mimo, że te metody nie mają jakiegoś większego sensu na razie, to zróbmy, aby jednak miały. Czyli, na przykład, ja jadę, a metoda skręca, i niech wyświetli na ekranie konsoli. Po prostu informację, że skręcam, żeby cokolwiek one robiły, więc utworzmy sobie teraz ten nasz samochód. Nazwę go sobie tym razem na przykład Car. Nowy na bazie klasy samochód. Muszę wypełnić oczywiście konstruktor, więc najpierw tam była marka, właściwie jego nazwa. Dalej była liczba Q, które co rozszerzyłem w inter... już w klasie samochód, więc. Ilość kół niech przypada na wartość 4. na no, taki samochód, czyli kar został już stworzony. Teraz wywołując car. Mam oczywiście dostęp do nazwy, która znajduje się bezpośrednio w klasie pojazd, no bo po niej dziedziczy, hierarchia dziedziczenia znajduje się tutaj. Gdyby w klasie pojazd znajdowała się jeszcze jakakolwiek metoda, również byłaby tutaj widoczna, gdyby tylko nie była prywatna. Oczywiście gdyby była jakiegokolwiek innego dostępu niż prywatna, też byłaby tutaj widoczna, takich metod tam nie ma. Są widoczne oczywiście zmienne i metody z samej klasy samochód, no to jest dość oczywiste, jak na przykład ilość kół i metody, gdyby takie się tam znajdowały. U nas metody jednak znajdowały się tylko w interfejsie poruszanie, były czysto abstrakcyjne, bez ciała, z konkretną implementacją już w klasie samochód i te metody również są tutaj widoczne, które pochodzą właśnie z interfejsu poruszanie, jak jedź do przodu, skręcaj i kompartu które dodaliśmy sobie, tak do dodatkowo ponadprogramowo jako drugi interfejs możemy sobie teraz zobaczyć czy jedź do przodu zostanie prawidłowo odczytane zinterpretowane wyświetlone No i skręcaj na sam koniec shift F10 Zobaczmy czy metody robią to co powinny jadę i skręcam więc wszystko wygląda wszystko działa w sposób prawidłowy taki jak powinno tak jak działają interfejsy jak już powiedziałem bardzo prosty mechanizm trzeba po prostu pamiętać co wprowadza jakie tutaj ma jak gdyby restrykcje, tak? Czego nie możemy z nim robić, co możemy nic zrobić, co nam daje cały ten mechanizm. Sówka kluczowe to tylko implement, tak naprawdę i tylko interface, które zastępuje nam słówko klas. Jak gdyby interfejs jest często mówiony, że jest to odmiana klasy. No bo mniej więcej na takiej tutaj jak gdyby poziomie działa, tak? Interfejsie tak w klasie przechowujemy metody i zmienne, które jednak zmienne no, mają swoje. Restrykcje, a metody też mają swoje restrykcje, tu już nie będę się powtarzał o tym, co właśnie mówiliśmy ze słówkiem kluczowym. Abstract. Więc trochę działają na tej samej, jak gdyby, płaszczyźnie co klasy, ale są czymś troszeczkę innym. No, czyli no tworzymy je też, tak jak widzicie, można zrobić to w taki sposób, że tworzymy new Java class. Tutaj mogę sobie od razu wybrać typ interface. Jest jeszcze enum, który omówimy już w następnym, następnym odcinku, i od razu sobie mogę utworzyć na przykład inny interfejs, który będzie wyglądał podobnie jak klasa, tylko znowuż mówię, tylko zamiast słówka klas występuje tutaj słówko interface, ale działa to mniej więcej na tej samej płaszczyźnie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to już naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że omówiłem to w sposób zrozumiały, że uda się wszystko zrozumieć. Jeżeli tak, liczę oczywiście na subskrypcję mojego kanału, abyś nie przekapił kolejnych materiałów. Liczę na oceny i komentarze. Cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach.